Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj będziemy studiować list Jakuba. Poruszać będziemy głównie zagadnienie wytrwania w pokusach. Jak odnosić zwycięstwa? To bardzo ważny temat. Dzisiaj razem ze mną będą brali udział w studium Słowa Bożego Leszek, Ania, Mariusz, a ja mam na imię Julian. Studium Pisma Świętego rozpoczynamy zawsze z modlitwą, żeby Bóg pobłogosławił to studium, żeby przyniosło jak najwięcej korzyści. Poproszę Leszka do modlitwy. Dobry, łaskawy Panie, który jesteś w niebie, u Ciebie nie ma żadnego zaćmienia. Ty dajesz oświecenie każdemu człowiekowi, który tego pragnie. Zostawiłeś słowo swoje, abyśmy mogli, studiując je, odnajdywać właściwą drogę w życiu. Ty, Panie, prowadź nas i kieruj tak, byśmy mogli odnaleźć każdy z nas swoją własną drogę, którą Ty chcesz nas wieść ku Tobie, ku temu, co Ty przygotowałeś dla nas. Ty oświeć nas swoim duchem, daj zrozumieć w pełni to, jak wspaniałe rzeczy przygotowałeś dla nas i jak wiele starania masz o to wszystko, abyśmy byli zbawieni. Niech Ci będzie cześć i chwała za wszystko. W imieniu Jezusa prosimy zaś. Zanosimy nasze prośby. Amen. 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 Podziwiam naszego Pana Jezusa, który kuszony był przez szatana jak nikt inny i nigdy nie zgrzeszył. Zastanawiałem się nad tym wielokrotnie. Nawet kazania układałem o tym, co robić, żeby wytrwać, nie dać się zwieść, nie ulec pokusie. Byłoby pięknie, gdybyśmy nie grzeszyli. Na pewno możemy się nauczyć wiele od naszego Pana, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ale teraz studiujemy list Jakuba. A już wcześniej uczyliśmy się o tym, że Jakub był bratem Pana Jezusa. Wiele się od niego nauczył. Często powtarzał myśli, które podawał też Pan Jezus. Tak więc dzisiaj, gdy rozważamy kolejne myśli z listu Jakuba, to może nawet jest to jakieś echo tego, co czynił Jezus, jak On zwyciężał, nie ulegał pokusie. Ale mamy list Jakuba, więc zastanowimy się nad tymi prawdami, które są tutaj objawione. Mamy tekst wprowadzający z listu Jakuba, pierwszy rozdział, werset 12. Mógłbym Cię poprosić, Aniu, o przeczytanie tego wersetu. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy Go miłują. Dziękuję. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie. A inne przekłady mówią w pokuszeniu na przykład. Czy widzimy tutaj jakieś różnice w tych wyrażeniach? Czy o to samo chodzi? Jak sądzimy? Generalnie chodzi o to samo, bo to są tylko tłumaczenia różne. Natomiast tak, wyrazy, ich takie dosłowne znaczenia, bywają troszeczkę w innych odcieniach. Czyli próba to nie to samo, co pokusa. Nie można postawić idealnie, znaczy znaków równości. Mm-hmm.
I myślę, że chyba nad tym będziemy się teraz zastanawiać właśnie w czasie lekcji, czym jest pokusa i skąd się bierze. Mhm. Próby przychodzą niezależnie od nas, a pokusy, według tego, co czytamy tutaj w liście Jakuba, wypływają z nas samych. Poprosiłbym o wiersz 13 i 14 teraz. Z tego samego listu, pierwszy rozdział. Niechaj nikt nie wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nędzą. Tutaj mamy kontynuację tej myśli z wiersza 12. A w wierszu 12 jest mowa o próbie. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie. Bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota. Natomiast wiersz 13 używa innego słowa. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Dwa wyrażenia. Czasami lepiej oddać jest przez pokusę, czasami przez próbę. Jeśli chodzi o Boga, to lepiej użyć słowa próba, doświadczenie czy pokusa, że Bóg nikogo nie kusi. Najlepiej pasuje tutaj słowo kusi. Bóg nikogo nie kusi. A czy doświadczenia dopuszcza? Jak najbardziej. Tak jest, i to często, które mają nas wzmocnić. No a słowo próba pasowałoby do Boga? Bóg nikogo nie próbuje? Nie poddaje próbie? Nie poddaje próbie. To takie pośrednie, bym powiedział, określenie, próba. Więc nawet jeśli myślimy o czymś, że to może jest tożsame, to całkiem nie jest tak. Szatan kusił. Bóg natomiast może nas doświadczać. Natomiast Bóg nikogo nie kusi. Mamy te różne odcienie słów. No i Jakub, kiedy się nad tym zastanawia, widzi potrzebę, żeby to wyjaśnić. Bo tak jak czytaliśmy, zobaczcie, było powiedziane: wszyscy ludzie poddawani są próbom, wszyscy ludzie są kuszeni. Pan Jezus był kuszony, nie jesteśmy w tym wszystkim wyjątkowi. Z drugiej strony mówiliśmy o tym, że można wytrwać w próbie. Ale teraz Jakub zastanawia się nad kwestią, skąd w ogóle to wszystko pochodzi. I to chyba też warto określić, bo my teraz nie mówimy o rzeczach teoretycznych. Tylko kiedy przychodzą jakieś trudne rzeczy w życiu, pokusa, próba, to są rzeczy, które nie muszą nam wcale odpowiadać, z którymi nie jesteśmy za pan brat, po prostu coś obcego, czego byśmy nie chcieli, ale przychodzi. I ludzie zadają sobie pytanie, skąd to jest? Wynika z tego, że niektórzy nawet szli w odpowiedzi tak daleko, że mówili, to Bóg mnie kusi. To tak jakby Bóg był winny tego, że, no, że mi się coś nie udało, prawda, że się poddałem, że krótko mówiąc, gdyby Bóg to inaczej zaplanował, to byłoby w moim życiu więcej zwycięstw. Ale to jest droga donikąd. Tak nie wolno myśleć. Natomiast ludzie, myślę, że ludzie, my jesteśmy dosyć wyspecjalizowani w tłumaczeniu się, w szukaniu wymówek. I to widać nawet już na samym początku Biblii, gdzie po pierwszym grzechu Adam w rozmowie z Panem Bogiem mówi, no to kobieta, którą mi dałeś, prawda? Kobieta wąż. Gdybyśmy tak szli dalej, to w zasadzie kto stworzył tego węża, a po co go stworzył? I mogłoby się okazać, że tak naprawdę to Boga obciąża to, co się stało w Edenie. Absurdalny wniosek, ale posługuje się tym tylko jako pewnym przykładem, że my czasami nie jesteśmy na tyle dojrzali, żeby zobaczyć coś w sobie. Jakub mówi, mamy problem z samym sobą. Ja już nie mówię teraz o istnieniu szatana, ale mamy problem z samym sobą i trzeba być na tyle dojrzałym, żeby to uznać, umieć z tym żyć, bo dopiero wtedy można coś z tym zrobić. Trzeba wiedzieć, kto jest tak naprawdę moim wrogiem. No bo na pewno nie Pan Bóg. Natomiast ten wróg często jest bliżej, niż mi się wydaje.
Dopóki tego nie zrozumiem, mogę naprawdę walczyć nie z tym, kim trzeba. Mogę widzieć przeciwnika tam, gdzie go nie ma i nie widzieć pomocnika tam, gdzie on jest. Jakub próbuje to na wszystko poukładać, żebyśmy czasami, gdzie może w takich bezpośrednich stwierdzeniach tego nie wyrażali, ale żebyśmy czasami gdzieś w myślach nie odbiegali od sedna problemu, który jest blisko, jest w nas, jak mówi. Gdy tak spoglądam na ten werset 13 i tak sobie myślę, Bóg nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi, a my, no jest powiedziane, że każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości. Dlaczego my jesteśmy przez pożądliwości kuszeni, a Bóg nie ma tego problemu? Jak sądzicie, co można tutaj powiedzieć? Dlaczego my jesteśmy kuszeni przez jakieś pożądliwości? No myślę, że jesteśmy z pewnym defektem. Jesteśmy troszeczkę zepsuci wewnętrznie. I dlatego to jest po prostu taka naturalna, nieodłączna część naszego życia. Moglibyśmy sięgać do raju, do początku, do grzechu, który wszedł na ziemię i ten jad złego jest w każdym z nas. Stąd także skłonności do rzeczy złych. Ja myślę, że to wynika z odmienności natury. Źródłem zasilania i siłą, która panuje u Boga, jest miłość. A tym, co często napędza nasze zachowanie, jest egoizm. I z tego wynika to, jak to jest odmienne. No zawsze powstaje to pytanie, dlaczego w nas jest egoizm? No dlatego, że ktoś w raju podjął decyzję, że jednak chce kogoś innego słuchać i stąd to wynika. Mhm. Jakby zmieniliśmy źródło zasilania. I o ile rodzimy, tak jak powiedziane, z pewnym defektem, to Bóg postarał się o to, że każdy z nas jakby stoi kolejny raz przed wyborem, żeby wybrał sobie to źródło i może albo właśnie być kuszony przez te pożądliwości, albo może żyć według innych zasad. Mhm. Kiedyś czytałem, że... Kiedyś czytałem, że dzieci alkoholików mają później skłonności do alkoholu również. I tak pomyślałem, że w różnych innych sprawach my również coś dziedziczymy po tych naszych przodkach. Skłonności, słabości jakieś. I no jest to tragiczne. Ale co my możemy zrobić? No ktoś się rodzi z taką skłonnością do alkoholu. Ale może to przezwyciężyć, czy skazani jesteśmy? No właśnie, dla mnie skłonność to nie jest przeznaczenie. Wiecie, no to tak łatwo powiedzieć. Pamiętam pewnego młodzieńca, który postawił mi takie pytanie. Było to na spotkaniu, gdzie ja mówiłem o rodzinie, że w rodzinach rozbitych dzieci często nie mają wykształconych uczuć, kiedy brakuje ojca, czy czasami matki może być. I w pewnym sensie są te dzieci upośledzone, bo nie mają wzorców od ojca i matki. I przyszedł taki młodzieniec do mnie, a on pochodził z rozbitej rodziny i pyta się, czy można to mimo wszystko przezwyciężyć i być pewnym, że będzie się darzyło właściwym uczuciem współmałżonka, czyli myślał pewnie o przyszłej żonie. No trudne pytanie. Można czy nie? Co sądzicie wy? Czy ja wychowywałem się bez ojca? Więc i kochasz żonę? Tak, właśnie dochodzi, że można, bo życie to jest coś takiego, w którym to podejmujemy własne decyzje, jak chcemy.
Ja wiem, że dużo jest racji w tym, że człowiek, który wychowuje się w takich warunkach, ma pewne braki, no bo musi tak być. Ale to wcale nie oznacza, że jest przegrany. Wcale nie, wcale nie. Może nie jest łatwiej w życiu. Pewne rzeczy próbować można nadrobić. Pewnych się w ogóle nie nadrobi, ale to wcale nie oznacza, że się nie będzie potrafiło kochać. Myślę, że czasami tak jest, że jeżeli się pewnych rzeczy nie doświadcza w życiu, to można ze zdwojoną jakąś siłą pragnąć tego i dążyć do tego we własnym. To nie jest tak, że człowiek jest na coś skazany. Tak. Bo Jakub mówi o jednej rzeczy. Wszyscy jesteśmy poddawani próbie, ale mówi o ludziach błogosławionych, którzy wytrwali w tej próbie, czyli nie poddali się pewnym tendencjom, które mają w sobie. Po prostu dokonali zupełnie innego wyboru i te wybory też kształtują później postawę człowieka, jego myślenie i jego odporność na pewne pokusy zmienia się. Jeżeli daję im odpór dzisiaj, jutro, pewne rzeczy stają się moją naturą. Tak to jest po prostu przeze mnie postrzegane. Nikt nie jest skazany. Gdyby tak było, to naprawdę moglibyśmy mieć pretensje do Pana Boga. Nikt nie jest skazany na to, że będzie człowiekiem, który dokona złych wyborów. Jest taki tekst, który mówi, że w Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem. I dla mnie piękne jest, że Bóg z problemem grzechu nie rozprawia się na zasadzie makijażu czy przykrycia, ale On autentycznie go usuwa. I to jest dla mnie taka pewność, że nawet jeśli urodziłam się w takiej, a nie innej rodzinie, to Bóg ma moc przez swoje słowo stworzyć mnie na nowo. Mm-hmm. Ja dzisiaj przyglądałem się pewnemu młodemu człowiekowi powyżej 20 lat, który miał aparat na zębach założony. Pomyślałem, w tym wieku jeszcze nosi aparat. I zaraz mi się taka nasunęła myśl, że my wszyscy rodzimy się z jakimiś defektami. Ale chwała Bogu, że możemy wiele rzeczy poprawić. I rzeczywiście to są nasze wybory. Będę nosił taki aparat czy nie? Na pewno to nie jest wygodne, może i trochę kosztuje, ale gdy ktoś się zdecyduje i chce coś osiągnąć, potrzebuje pomocy, bo sam sobie takiego aparatu nie zrobi, ale może cel osiągnąć. I tak myślę, że w tej sferze właśnie duchowej rodzimy się z różnymi defektami, skłonnościami, pożądliwościami, ale mamy Boga, który może nam pomóc w tym. I później oczywiście coś od nas też zależy. Przynajmniej ten wybór. A Bóg chce nam pomóc. I to jest piękne, że wcale nie musimy takimi być. I przykro mi czasami, gdy słyszę, no ja już się taki urodziłem. Ja już mam taki charakter. Z Bożą pomocą można to zmieniać. Tak. Ja też cieszę się, że oprócz Boga mamy drugiego człowieka, mamy Kościół, mamy wszelkie środki, środki i pomoce potrzebne do tego, żeby osiągnąć zwycięstwo. Mm-hmm. Tak, że jeżeli mogę, ale Jakub zwraca uwagę, że tak naprawdę zaczyna się coś w nas. Zaczyna się w nas, w moim umyśle, w moim sumieniu, w moich wyborach, a więc nie na zewnątrz, tylko w środku. Że zło to nie jest coś zewnętrznego, tylko coś, co wypływa ze mnie, jeżeli jest, prawda? I dlatego warto to wiedzieć, żeby czasami, wiecie, nie robić sobie takiego przypudrowania, takiego makijażu, czegoś z zewnątrz, nie naprawiając czegoś, co jest od środka. I zresztą może nawet za mało dzisiaj mówiliśmy o tym, że w tym wszystkim po prostu niezbędny jest Bóg, ale On jest. On jest i chętnie pomaga i to jest myśl, którą Jakub w swoim liście powtarza bardzo często. Ja często słyszę od chrześcijan, którzy mówią, wiesz, ten diabeł mnie stale tak kusi. I myślę, że jest w tym trochę prawdy. Bo szatan wykorzystuje nasze słabości często.
Musimy bardzo uważać. Wystarczy, że będziemy niewyspani, to już jesteśmy słabsi. I szatan może wykorzystywać to. Albo zmęczeni i nie chcemy sięgnąć do Słowa Bożego, które jest takim drogowskazem, instrukcją życia dla nas. Nie korzystamy z tego, łatwiej możemy ulec. Także myślę, że to, że szatan jest i działa, to jest jedna rzecz. Ale z drugiej strony musimy uważać na własne słabości, skłonności, żeby szatan ich nie wykorzystał. Także to z jednej strony mamy z zewnątrz tego nieprzyjaciela, a z drugiej strony nasze własne ciało, grzeszna natura. Chciałbym tutaj przypomnieć tekst z Psalmu 119, werset 11. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył. Jest to tekst Pisma Świętego. Jaki widzicie tu związek? Słowo Boże, w sercu swoim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Czy myślę, że w sercu zawsze coś jest? Tylko pytanie, co? Psalmista mówi, że w sercu przechowuje Boże Słowo, czyli coś dobrego. I myślę, że to jest właśnie to pielęgnowanie naszych myśli. Jeżeli mamy coś od Boga, jeżeli mamy rzeczy szlachetne, jeżeli mamy rzeczy, które no, są takie pełne, no nie wiem, no, dobre myślenie o innych, jakieś dobre plany, szlachetne idee, no to owoc tego często jest właśnie taki sam, dobry. Natomiast jeżeli tego nie ma, to nie ma także i pustki w naszym sercu. Jeżeli myślę tylko o tym, co złe, jeżeli myślę o doznanych krzywdach, jeżeli myślę o rzeczach, które są z natury nieczyste, o pornografii, o czymś tam, no to taki jestem. I wtedy pokusy przychodzą jako rzeczy naturalne, bo to tylko się nawarstwia, urasta do coraz to większego problemu i czasami to zaczyna już mnie niszczyć. Dlatego psalmista mówi, że on w sercu przechowuje Boże Słowo. Mhm. Przeczytajmy kolejne wersety. Może jeszcze raz poproszę cię, Aniu, od wiersza 13 do 15. Ja tak pomyślałam, słuchając tej wypowiedzi poprzedniej, że ważne jest, czym jest Boże Słowo dla mnie, jaki mam stosunek do Niego. Bo Boże Słowo ma moc stworzyć ziemię. I czy nie ma mocy pokonać pokusy, która w danym momencie mnie atakuje? 15, tak? Od 13 do 15. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Tak, to jest powiedziane, gdy pożądliwość pocznie, to później zrodzi grzech. No a gdy grzech już pojawi się, to skutkiem jego będzie śmierć. Pewien ciąg taki jest. No któż z nas nie ogląda reklam jakichś? Niektóre są dobre, ale niektóre nie za bardzo. Bardzo zawoalowane są reklamy piwa na przykład. O żubrze. No ale ktoś popatrzy później na żubra i mu się to kojarzy zaraz z piwem. No i od razu mówię, ale bym wypił takie piwo. No ale to jest alkohol. Tak więc niezależnie od nas oglądamy różne sceny i później to może się nam przyśnić, a może i nas kusić gdzieś tam do czegoś. Co zrobić, żeby jednak ta pożądliwość nie
poczęła i nie zrodziła grzechu. W Biblii jest taki tekst, który mówi tam: skarb twój, gdzie serce twoje? I ten psalm, który nie przeczytałeś, to mówił o tym samym, że serce, gdzie tamtejsi ludzie upatrywali myśli człowieka, ich źródło, to właśnie to, te myśli, które są wokół Słowa Bożego, dają pewną moc. Na jakiej zasadzie to działa? Na zasadzie poznania. Jeżeli Bóg powiedział, że to jest złe, a to jest dobre, to należy czynić, a tego nie, jak przychodzi pokusa, to ja wiem, że to jest złe, to jest dobre. Gdyby nie Słowo Boże, nie byłoby tego możliwości powiedzenia, no to wszystko byłoby wtedy relatywne, nie? Że o, może to być złe, a może niekoniecznie, nie? Natomiast w przypadku Słowa Bożego ono wyraźnie wskazuje na to, co jest właściwe, a co nie. I w ten sposób nam pomaga. Mhm. Mówimy tutaj w ogóle o pewnym procesie. Poczęcie, aż do porodu. Taka naturalna droga, którą znamy w życiu, która tak naprawdę prowadzi do nowego życia. Ale Jakub posługuje się tym zupełnie inaczej. I mówi o tym, że grzech tak naprawdę dojrzewa. I myślę, że im szybciej ten proces dojrzewania przerywamy, tym jest łatwiej. Bo dopiero na końcu jest tragedia. Natomiast można to zrobić wcześniej. Zobaczcie, mówimy o tego rodzaju dojrzewaniu, o tego rodzaju narodzeniu zła, które staje się tragedią. Biblia nam oferuje coś zupełnie odmiennego i mówi o tym, że możemy być narodzeni, ale do życia. I to jest Boża oferta właśnie, taka przeciwwaga tego, o czym Jakub mówi w tym momencie. Bardzo mi się podoba werset 17, mam go podkreślony. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. Myślę, że jednym z tych darów to jest właśnie Pismo Święte. Tak jak już Leszek powiedział, no skąd byśmy wiedzieli nawet, co jest dobre, a co złe? Że coś jest złą pożądliwością. Niektórzy wcale sobie nie zdają z tego sprawy, że coś tam jest złego. Z czasów młodości mojej pamiętam kolegę, który prowadził niemoralne życie. I kiedyś on mi tak naprawdę szczerze mówił: słuchaj, no co ty w tym widzisz złego, jeśli... On był tam akurat wtedy u jakiejś zamężnej kobiety. I mówi, no jeśli ona tego chce i ja, no to w czym tutaj ty widzisz zło jakieś? Przecież nikomu krzywdy nie robimy. Ja sobie wtedy pomyślałem, że bez objawionego Słowa Bożego, co jest złe, a co dobre, to my możemy mieć tak różne pojęcia i potrafimy wytłumaczyć sobie wszystko. W czasie II wojny światowej Hitler uważał, że to jest słuszne wybić Żydów. Przecież będzie więcej miejsca dla lepszej rasy. Ja myślę, że on w to wierzył. Tylko strasznie błądził. Czy myślicie o innych jakichś darach jeszcze od Boga, które są cenne dla nas i w tym kontekście również walki z pokusami? Ja tutaj myślę o wolnej woli. I jeśli uświadomimy sobie, że autentycznie to jest dar od Boga, który sam Bóg tak dalece szanuje, to wtedy przed każdą naszą decyzją musimy przyznać się, że tego chcę, jeśli to robię. W mniejszym lub większym stopniu zastanawiam się nad tym, albo chcę się do tego przyznać, ale tak naprawdę to jest mój wybór. Przejdźmy dalej. Od wiersza 19. 19 i 20 może teraz przeczytajmy. Wiedzcie to, miłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia, nie skory do gniewu, bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Dziękuję.
Tu w Biblii naszej mamy oddzielny akapit, nawet pod tytuł Prawdziwa pobożność. Tak się zastanawiam, czy jest to odrębna myśl, czy to też kontynuacja tego, co wcześniej było powiedziane. Dlatego, że tutaj werset 19 mówi, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, a nie skory do mówienia i do gniewu. Gniew to też taka skłonność zła. Często ludzie się rodzą tacy pobudliwi bardzo. Czy możemy nad tym zapanować w takim razie? Bo tu jest powiedziane, że gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga, czyli nie jest to dobre. Wydaje mi się, że Jakub w ogóle mówi tutaj o czymś, co jest naprawdę wielką cnotą, zresztą wychwalaną już przez starożytnych. Mówił o umiarze. Umiar w mówieniu. Umiar w wielu rzeczach powoduje, że człowiek nie zrobi rzeczy, których będzie żałował. Bo zobaczcie, jeżeli na przykład kieruję się taką zasadą, że najpierw słucham, najpierw się zastanawiam, chcę zrozumieć, no to jest prosta droga do tego, że zrozumiem i wyciągnę właściwe wnioski i podejmę właściwą decyzję. I dlatego w Słowie Bożym często są takie rady, żebyśmy słuchali Pana Boga, ale myślę, że w życiu też dobrze jest słuchać innych ludzi. To wtedy tak jest, że ludzie często nie będą siebie ranili, nie będą się nawet na siebie gniewali, bo się zrozumieją, jeżeli będą się wzajemnie słuchali. A tak czasami, zobaczcie, mamy taką sytuację, kiedy, no tak jak my na przykład tutaj jesteśmy, wyobraźmy sobie, że my siebie nie słuchamy, tylko my do siebie mówimy. Nie rozmawiamy z sobą, jeszcze raz podkreślę, tylko do siebie mówimy. Każdy myśli o sobie, tym, co chce powiedzieć. No to wiecie, nawet czasami święte dyskusje przeradzają się w kłótnie. Dlaczego? Bo każdy tylko mówi i on jest najważniejszy. Umiar. I ta rada Jakuba kieruje nas do tego, żebyśmy zastanowili się, wysłuchali, chcieli zrozumieć. No więc zobaczcie, Jakub przechodzi do takich praktycznych rzeczy, które powodują, że pewne pokusy przestają być problemem. No zobaczcie, ile jest problemów właśnie z powodu złej mowy. Nie pomyślałem, a powiedziałem. Ale poszło słowo. Ktoś został już zasmucony, prawda? Nic nie powiedział. Umilkł po prostu. Tylko minę ma jakąś dziwną, smutną. Nie odezwał się później do mnie już. Jakub mówi spokojnie, z umiarem, we wszystkim. No ale mamy świadomość, że są ludzie, którzy są bardziej rozmowni, mniej rozmowni. To jeżeli mogę, to wejdę w słowo. Dlatego jeden ma taką pokusę, a drugi inną. Jedni mają z tym problem, a drudzy z czymś innym. Także nie ma jakby jednego problemu dla wszystkich ludzi. To, co mówiliśmy, jeden będzie miał słabość do alkoholu, inny do szybkiego i niepotrzebnego i niewłaściwego mówienia. Jeszcze inny będzie miał problem, nie wiem, z płcią gdzieś tam przeciwną i jakąś pożądliwością. Nie można porównywać albo ludzi. Albo tą samą płcią. Mówią, i tak że może się być. Tacy rodzą z takimi i tak może być. Natomiast pytanie jest, czy w tym wszystkim umiem dokonać jednak właściwej oceny i właściwego wyboru. Tak, do właściwej oceny pomaga nam Słowo Boże. Do właściwego wyboru? Bóg. Dokładnie. Całe szczęście, że mamy Boga, który może nam pomóc. Co zrobić, żeby ten Bóg nam pomógł? Jak go nakłonić do tego może? Czy ewentualnie przez długie modlitwy? Czy jak to niektórzy stosowali w przeszłości, biczowali się, żeby tam te skłonności jakieś złe stłamsić, zdusić. Niewątpliwie myślenie i mówienie o dobrych rzeczach przynosi dobre owoce. Jeżeli ktoś myśli o złych rzeczach, to oczywiście będzie przynosił siłą rzeczy złe owoce. Te wszystkie wersety tutaj Jakuba się świetnie ze sobą splatają i wypływają jak gdyby jeden z drugiego. Jeżeli my jako ludzie wierzący w Boga, to w jaki sposób powstało zło, zaistniało zło i jaka jest nasza natura. Czyli przyjmujemy to, że nasza natura jest grzeszna, że taką naturą się rodzimy. Że potrzebujemy Boga, by zmieniać tą naturę. Bo On może to tylko zrobić. Jeżeli założymy, że ktoś nie wierzy w Boga i uważa, że w człowieku jest dobro,
to tutaj właśnie ten werset: niech każdy człowiek będzie skory do słuchania. Jest to prawda niepodważalna. Jeżeli masz właściwe nastawienie, jako masz nastawienie, że uczysz się każdego dnia zmieniać swój charakter, który jest raczej ciągnie w inną stronę, niż byśmy tego chcieli nawet. A nie podnosimy tej swojej natury, że o, jestem dobry i na pewno jako ludzkość poradzimy sobie, bo jesteśmy w gruncie rzeczy dobrzy. Takie opinie są, krążą. A czy to jest prawda? To widać po tym, co się dzieje na świecie. A ludzie, którzy nie mówią, a tak nie są skorzy do mówienia, a raczej do słuchania, czyli do uczenia się, do zdobywania doświadczenia, żeby móc właściwie wybrać, no to oni faktycznie do czegoś dochodzą. Zmieniają, można powiedzieć, że ten człowiek jest inny wtedy. Tak. Ja z doświadczenia takiego życiowego mogę powiedzieć, że często to zauważałem. Jeśli komuś się mówiło, słuchaj, no ty za dużo na przykład mówisz, a nie opowiadaj, zresztą już taka jestem, albo coś w tym sensie. I nadal się w tym trwa. To jest błąd. I ja myślę o sobie, że w pewnym momencie zrozumiałem, że ja potrzebuję takiej szczerej oceny. Sam często nie mogę zauważyć swoich wad, jakoś przyzwyczaiłem się do tego, czy ja wiem, dlaczego nie widzimy tych własnych grzechów, ktoś powiedział, własnego garbu, ale ktoś to widzi. Ważne, żeby słuchać i jak ktoś mi mówi, to czy tamto robi źle, to nie mówić, to nieprawda, tylko na kolana i Panie Boże, jak tak jest, mówią mi o tym, to pomóż mi to przezwyciężyć. I to jest wyjście. Ostatni werset, 21, może jeszcze bym poprosił o przeczytanie. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. Odrzućcie wszelki brud. Także tu nie tylko chodzi o złość, jakieś inne rzeczy złe, ale wszelki brud, to do nas należy. I co jeszcze do nas należy? Przyjąć. Przyjmijcie, tak jest. Z łagodnością wszczepione w was słowo, Słowo Boże. To, co Bóg nam zaszczepił, ale to przyjmijmy. Tutaj padło pytanie, co mamy robić, żeby skłonić Boga do tego, żeby nam pomógł, jeżeli to w Nim jest ta moc. A też było takie pytanie, tak. I pomyślałam, że Bóg już zrobił wszystko, co tylko mógł, żeby właśnie nam pomóc. Pytanie, co my z tym zrobimy i jaki do tego przyjmiemy stosunek. Mm-hmm. On pisze do wierzących i mówi, przyjmijcie wszczepione w was słowo. Czyli to już Bóg zrobił, a my zróbmy z tego właściwy pożytek. Użytek. Bóg więc ze swojej strony zrobił dla nas to, co najlepsze na pewno. Daje dobre dary. My skorzystajmy z tego i nie musimy wtedy mówić, no cóż, taki jest zły świat, szatan wszędzie rządzi, urodziłem się z takimi skłonnościami. Z Bogiem wszystko jest możliwe do pokonania i warto zapamiętać tę myśl. Pomodlimy się na koniec jeszcze z Mariuszem. Drogi Panie i Boże, chcemy dziękować Ci za Twoje słowo. Wszczepiłeś nam je gdzieś w nasze serca. I daj, żeby to słowo było takim ciałem, które przyjmujemy, a nie odrzucamy jak coś, czego nie chcemy. Niech ten przeszczep naprawdę będzie trwały. Niech przynosi owoc w naszym życiu. A nad wszystko, Panie Boże, kiedy już czytamy tyle o Tobie i o dobrych rzeczach, te, żebyśmy mieli pragnienie prosić i błagać Ciebie o zmiłowanie, o przebaczenie, gdy trzeba, ale i o siłę, żebyśmy żyli z Tobą i na Twoją chwałę. Byśmy pokonywali zło. Byśmy potrafili uznać
kim jesteśmy i wierzyli, że możesz nas uczynić nowymi ludźmi. O to proszę w imieniu Pana Jezusa. Amen. 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 Dziękuję za wspólne studium. Zapraszam na kolejne rozważanie Słowa Bożego. Będziemy czytać dalej myśli podane w liście Jakuba i temat rozważania będzie być i czynić. Serdecznie zapraszam również wszystkich do komputerów i do wspólnego rozważania tego tematu. Thank you.